Witam kochanie. Sprawą Marii się zajmuję już od dobrych 10 lat i postanowiłem przedstawić to wszystko dla Was. Więc jeżeli chcecie być medium, naprawdę nawet świadczyć takie usługi, to usiądźcie sobie wygodnie, przygotujcie kilka kart papieru i zaczynamy. No i długopis, żeby zapisywać. Jesteście gotowi do rozpoczęcia pracy jako medium? Co byś teraz zrobił? Po prostu wstałbyś i rozpoczął przesyłanie wiadomości do ducha, prawda? Lub wywiesiłbyś ogłoszenie Jan Kowalski, medium, i czekałbyś, aż ktoś do ciebie zadzwoni albo przyjdzie. Ach, gdyby to było takie proste. Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy w byciu medium jest sam proces. Nie wierzę w ciągnięcie losów, więc pozwól, że będę szczery od samego początku. Mediumizm to praca. To nie jest spacer po parku, to nie przychodzi łatwo do wszystkich. A żeby wykonywać tę pracę i móc pomagać sobie i innym, i to wykonywać to dobrze, musisz być wytrwały i gotowy na poświęcenie. Musisz spędzać czas na szlifowaniu swoich umiejętności mediumicznych. I przede wszystkim musisz chcieć być medium z właściwych powodów. Zatem, dlaczego chcesz być medium? Zadaj sobie takie pytanie. Weź sobie czystą kartę papieru, zeszyt, notes, jakiś notatnik. Na nowej stronie zapisz swoje odpowiedzi na to pytanie. Poczekam na ciebie przez 7 dni. Za 7 dni zaczniemy naukę. Będzie w sumie 50 lekcji. I po tych lekcjach, jeżeli będziesz mocno się do tego przykładał i chciał, na pewno będziesz miał podstawę medium. Masz tyle czasu, więc pisz. Dziękuję.